Hej, 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 ludziska. Na tym odcinku zagrajmy w Fallout New Vegas. No tak, to jest odcinek już po raz enty. Też czy mi się... Nie, dobra, spoko, jest głos. Przez chwilę miałem wrażenie, że nie ma głosu. Taki tylko pogłos tego serca. No wiem, dlaczego muzyka się włącza za chwilę. I tam mrówki. Kawał mrówki. Właśnie. Wybuchające mrówki. Ej, muzyko. Radio. Dobra. Pić, jeść, spać. Napromieniowany. Fajnie. Czuję, coś na to zaradzić. Widzicie, abyście widzieli teraz moje chłodzenie laptopa właśnie przy nagrywaniu odcinka poprzedniego, z ostatniego z Resident Evil 5. Się przegrzał i się wyłączył dwa razy. Się wkurzyłem, go całego przeczyściłem i zrobiłem mu wodne chłodzenie, że tak powiemy. Chemia. Chociaż, jeżeli miałbym anterat. Chemia, medics. Nie, to będzie pierwszy, czyli. No raczej. Alkohol, ejt, antrat jest. Dwa wystarczy raczej. A, może tak, profilaktycznie ten Radex. Ten Atomic Stalker. Rytuał. Proszę, leczniczy. Stitch Boy. Shadow Claw. Ciekawe. Dobra, tym niemniej. Tak, byśmy potrzebowali coś zjeść, napić się teraz jeszcze. Więc dobra. Food. Steak z psa. Powinniśmy się Hasie najeść nawet. Teraz może jeszcze wypijmy coś. Woda oczyszczona. O, jesteśmy wielbłądem, fajnie. Jak to wygląda? No, powiedzmy, że spoko. Radiacja opada. Powolutku, ale nieubłaganie, więc nie jest źle. Zróbmy sobie quick save'a. Pochodzimy z tym maleńką naszą. A, bierzemy wszystko. Włączmy sobie oświetlenie. Credence. Pusto, pusto, czyli bidy. Bieda, ludzie, bieda. Kurde, czy nic nie było. Męcząc, co to? Grant plunkowy. Do granatnika. Monkey wręcz? Małpi klucz? I granatnik. Nieźle, co? Na mrówki z granatnikiem. Fe. Z mrówkami to my się tłukliśmy z gołym pięścią, bo było włócznią. Potem myślałem, że mina przez chwilę. No to jest... Arcane chyba tak się pobawił. Colt. A co z naszymi nogami się dzieje? Żyją własnym życiem. Gaz rurka tego. Kombinezon Boomersa. A weźmiemy tego Colta. Bo czemu nie? A tu znowu pusto, standard. Chyba oni musieli to przetrząsnąć dawno. I tyle, po prostu nie zostawiali nic ciekawego. To by było dosyć... sensowny nawet. Co to mamy? Aha. Moduł sensora, taśma klejąca. Ale potrzebujemy chyba najwięcej kluczów. Klucza są najbardziej... Ej. Potrzebne najbardziej. Tak ogólnie. Bom 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 bom. Mrówcza! Jezu, myślałem, że mina. Jestem tak przeważliwiony na punkcie miny, że to się w ogóle nie mieści. Tłuczek do mięsa! Dobra, przyciśnijmy to miejsce. Kurde, tym tak postrzelać.
Czym może koktajl atomowy? To gdzie on być? W chemii chyba, nie? Magic. Magazyny to nie. Żarcie nie, chemia. Chyba był koktajl atomowy. I on zmniejsza? 232. A co tam? Dobra, nie chcę się spać. Bo już zaczął mnie denerwować tym. Ziewaniem. No. To jest coś przetrząśnięte, idziemy dalej. A tutaj mamy jakieś coś. Znowu jakiś ten zepsuty. O, złom. Tym nie pogardzę. Tokarka jakaś. A właściwie część tokarki. Tylko jeszcze pojawia się druga część. No to na tokarkę mi to w każdym razie tak jakby wygląda. To był ten nóż tokarski. To jest druga część, która z tym walcem. Gdzie można podłączyć jakąś część, która miała być obrabiana. O, jak tutaj. Ty się uczysz, widzę? Kiedy jesteś? Hej, młody, gdzie jesteś? Dobra. To chyba wszystko. Wow. To było. Co ty robisz? Hej, Kane. Aha, niebezpieczeństwo jakieś. Wszystko jasne. Tam nic nie zrobię zasadniczo. Ale. To jest winda, która oczywiście nie będzie działać. Bo i po co miałaby. Więc trzeba znaleźć jakiś inny rodzaj. Nie. No. To by było zbyt szybkie zejście jak dla mnie. Czerwona farba jest mocna, nie? To nic nie mogę zrobić? Nie. No i szkoda. A co zrobisz? Nic nie zrobisz. Mrówczanki. Gdzie jesteście? Hejo. Drinka ten może przestał działać. Fajnie. Siemasz. Następny granatnik. Tup. Jakiś specjalny granatnik. Ładnie. Stos mrówczych jaj. I mięso mrówki. Mięso mrówki. Żarełko. Ale tylko nie rozumiem. Zobaczmy. Aparat fotograficzny. A, weźmiemy. Ja się tylko zastanawiam. Dla kurna. Czemu? Mięso mrówek i niektórych ten daje do siły minus. Tak trochę, według mnie trochę takie dziwne. Następny quick save. Wiadomo, lepiej nie wlecieć w powietrze. No, mi atomówka. Rakieta. Naboje. O, wstrzykujące. Słony. Naboje. O. Granaty. Fajnie. Oczywiście do granatnika. Tu chyba 40 nawet. Ja zebrałem chyba 20. Dla automatycznego. Prawdopodobnie. Trzeba sobie nazwiska chwilę. Muszę coś się tylko przyjrzeć. Nie, no nawet się sprawuje to moje chłodzenie. Po prostu patrzyłem, otworzyłem sobie programik razem z na drugim monitorze. I widzę przy okazji temperaturę, przy okazji sprawdzam jak to się sprawdza. Co to mamy? Nic. Ale tu... O! Nic emocji. No. Dziękuję. Tylko, że tu nic nie ma. Tak. To było zacne.
Ale trochę amunicji się znalazło jednak, więc też nie ma co robić, prawda? Pistolet lakierniczy, przyda się. Jakiś... Nie wiem, spawarka to jest? Włącznik, uwaga. No kurde. Serio. Dobra. Części. Tukałem się z składek albo coś w tym stylu. Tak jakby. Co my tu mamy? Tu mamy to. Więc... Prawdopodobnie... O. Tu przydałoby się zajrzeć. Aha. Nie mogę. To po prostu... Bosko, więc schodźmy tędy. Wszystkie paskudne mrówki na tukę maleńką. Pusto. Jak mówiłem, w dwójce to my tłukliśmy je pięścią. Ja wolałem pięścią, bo to zwykle... Poza tym uderzenie pięścią kosztowało mniej punktów akcji, bo 3 tylko. A uderzenie włócznią 4 i wiadomo. Na ten początek nie było większej... różnicy. Wow. To w którym to guzikiem było? Tak. F12. Nie no, stary. Jakiś nowy krzyk mod, jak rozumiem. Nie wiem, dwa. My się wróćmy. A. Aż ten przeskoczyło mi. Cholera, jasne. Dobra, mniejsza. Najpierw przeżyję. Potem co to zmienię. Albo! A ja nie ten guzik naciskam. Co to jest? O, dobra. Takie to kilka zrzutów ekranu zrobiłem bez sensownych, ale mi się ten przestawił pod tym samym guzikiem najwyraźniej położenie tego. No. Pokazujące... O, się masz. O, to było twardsze. Ty kurde. Inteligentny inaczej, paranie. Czytaj. Można przyjąć też do wiadomości, że dobrym pomysłem nawet było to, że... Weszliśmy z powrotem. Się zapisało. Musi pancerz wlepić jakiś dobry. Tylko trzeba było też naprawić go. Teraz zasadniczo. Chyba najpierw tu się zajmę po lewej. Przyjdzie któryś? Tam się szwenda. Siemasz, Heniu. Pierdut. I jeszcze raz. Na pewności. Nie powinien wybuchnąć. Mięso mrówki. Tu jeszcze jeden Henio. Powiedz, że zginie znowu. Jaki tam zerowy się tam znasz? Nie znasz się. Na zerowych. Ja trafiłem jak nawet miałem poniżej zerowej. Dziękuję ci. Ty kurna... Co za zidiosiały. Znowu. Tak. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Trzeba zrobić to tak, żeby... Ten baran nie zginął. Bo jest to co. Dobra, zrobimy save'a zaraz przy tym. Dobra, robię save'a i wygrzewam od razu do nich jak najszybciej. Teraz może? Dobra. Kończymy pana, żołnierza. Żołnierza właściwie, nie żołnierza. Dobra, wajpek. Nabitki wołowe. Kierunek. Tam.
Chyba. Tu. Ty do niego nie strzelę, bo ja nie mam rozwrócić Petrze. No to fajnie. Coś czuję, że znowu będzie w samo. No tak. Ty mądry inaczej. Nie no, każe mu zostać i tyle, ja się nie będę się denerwował. Co nie ludziska? Dobra. Ty idioto. Chodź tu. W sumie... Nic. Co chciałem tym zrobić? Dobra. Chodź. Freddy. My się zajmiemy. Pam param pam pam pam. Mrówczanka! Bitki będą z mrówki dzisiaj. Tak jest. No, weź to, co mnie nagle biło. Nie się opłonić. Ładnie. Pusto. Siemasz. Hahaha. Czy ten tu niedzielę chaos strzelił? Bo samo z siebie by nie wybuchło. No co ty? No Freddy, to jest niezniszczalne. Dobra, no ja nie się denerwował, biorę ich tam za załom skalny i tyle. Za załom skalny, za zakręt, o. Tak to imię. Chodźcie tu, tutaj, nie będziecie widzieć. Tak, czyli ty dostajesz? Nie liczę na to nawet. Ty też tu w miejscu. Dobra, my wtedy idziemy. A, zobaczmy jeszcze tą mapkę. Data. Mapa okolicy. Tu. Dobra. No, gdzieś nic nie pierwszą. To wystarczy. Żarełko. Jestem ciekaw, czy jeszcze nie, w każdym razie na chwilę obecną nie widziałem modyfikacji, która w czwórce jak na razie pozwoliłyby na pozwoliłyby, znaczy wymusiłyby jedzenie i picie. Jestem ciekaw, czy się pojawią w niedalekiej przyszłości. Niedalekiej przyszłości. O, następny chemię. Czy tam Janusz? Dostaniesz tą żółaczkę. No. Bo tą nogę. Co oni się nagle spawnują? Cię wygrzebują, kurde, czy co? Dostaniesz w tą głowę. Kabum! Bróweczka. O, jest mróweczka. Zostanie mróweczka. Kabum. No to kończymy imprezę. Następnie głowa to była. Mięso z mrówki. Jeszcze to cholera, co gdzieś tam się szwenda, tylko... Gdzie dokładnie? Jakby u góry, czy coś. Albo... co to jest? To nie. Nie no, jakby ewidentnie u góry. Chociaż co mamy? Teraz powinien wykitować chyba. Jedno? Tak jest. A, jednak u góry. Czyli tam musimy się dostać jakoś.
Dobra, weźmy Arcane'a. A zapomniałem sprawdzić tą szarżę. Ojeju. No kurde. Też się pik pik. Dobra, panie, który na górę? Tędy, to tędy. Biguj się więc. Te. Opsa. Gdzie to było? Tutaj, tak? No tak jakby. Nie, no mi się zdawało, że tu jeszcze był jakiś ten... Coś... Albo nie to było, nie, tylko nie to. Dobra. Bez komentarza zostawmy to i chodźmy. Z powrotem. Miejsce po nas. No i? No. No i, no i. Mapa świata. No właśnie okolicy. To jest lepszy wybór. Dobra. Czyli jednak już nie chce się przebierać. Beczkę. Wow. Wow. Okej. Okay. Ja tam nie wnikam. Przydałoby się jednak tego trochę. Cholera. Medycyny. To był ten z lewej, nie? Ale podobnie. Momencik, ale tu mam zadanie jeszcze jakieś na dole. Co nie będę zabić. Zadania. Ej, mi się złoży. A, ja nie zostawałem. Wszystko jasne. Uruchomiłem tam te dwa, ale nie zostawałem żadnego innego. Tak, wybiegłem, szczęśliwy. Zabiłem. Zapłatę proszę. I tyle. A teraz muszę to zejść z powrotem. Standard. Zawsze coś. Zawsze kurka wodna coś. Dobra, to przydał tak. A, to chyba tamto jest. Super. Wow. Jakim cudem ja żyję? Czy takie coś na kule na łatwym poziomie jak się grało czasami? To człowiek tego nie przeżył, a kule teraz przeżyłem to? To jest dziwne. Powiedz jej? Na kule. Dobra. Niech będzie. Tak ma być. No w sumie tak. Bo sam ten granatrem to on mi zdałem tylko. Przy okazji mieć. Przebiegnijmy się. O co? Moja noga jest tak trochę w kiepskim stanie. To jakaś ściana dziwna. Widzicie to? Co pieprze? Pewnie, że widzicie. O, zniknęło. No, trochę przebiegliśmy. Aż 5 lat jak się zabiło. Ojej, ja bym sobie tego postrzelał. Ajajajajaj. Karamba. No po prostu. A szkoda, że tego poziomu się idzie. Podczepić ze statka braminów. Chociaż to woli tak trochę ciężko, żeby trzymało się ten, no ale... By się człowiek postarał, to by dał radę. Świetnika w nim. Skarby. No powiedzmy. Spodziewałem się innych skarbów, no ale... Siemasz! Wysprawdź. Maybe Pearl is right about you, because I don't know how you pulled that off. I'll tell Loyal to send someone down to clear out the eggs and repair the generators. Good work. Tak jestem zajebisty. No właśnie, są niewychowane mrowy. Tak, zwolnienie następne. Co my tu mamy? Wróć do PR. Tam.
bom 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 bom. Wejście, wejście, ja chcę wejść. O, tutaj. Baraki. Gdzie pani jest? Tu jest pani, z granatnikiem. Find Loyal and ask him about our people's fondest dream. He will tell you what to do next. No ja wiem co. Tędy. Czy to jest? Chyba nie. Ten drugi. No powiem wam, że będziecie mogli zobaczyć też tak ogólnie latający samolot. Ale to pod koniec gry. Tak, na sam koniec właściwie. Jeżeli oczywiście uda się nam. Sezamie, otwórz się. This bomber crashed down in Lake Mead, pretty damn near intact. When we got to Nellis, see, I found this article in a magazine all about it. There was another B-29 around here, part of a museum. Couldn't fly, but had a lot of spare parts, see? Get where I'm going? Since I was a young man, I dreamed of raising that lady from the lake and bringing her back to life. What do you say? Simple. Attach deployable ballast to the plane and float it on up. Here is a remote detonator. Once the ballast is attached to the plane, just hit the detonator from the shore and let buoyancy handle the rest. Good. Here's the deployable ballast. Go find the plane, attach the ballast, and hit the button. No właśnie. Might try holding your breath. Doesn't sound good enough. Talk to Jack. He was working on a rebreather once. No. Tak. Ogólnie według mnie te pancerze wspomagane wszystkie, oczywiście te wspomagane, licząc tych szabrowanych, które tam jeszcze nie widzieliście ich, powinny mieć możliwość taką, że po prostu chodzić sobie pod nie, nie tam, że pływasz, no kurde. Załóż na siebie, kurde, ze 100 kg żrastwa i teraz próbuj płynąć. No to już na powodzenie, nie? No ale jeżeli chodzi o sam fakt, powinniście iść po dnie elegancko, w takim pancerzu oczywiście, jak nie macie hełmu, no to nic wam nie pomoże, nie? No, albo jeżeli macie sam hełm, to też tych jajo daje, bo nie ma uszczelnienia i tak dalej, ani tych na plecach, jak są butle stajne i tak dalej. Dupa też, nie? Także jakby masz pełny, oczywiście, pancerz na przykład T-51B. No może T-51B tak niekoniecznie, ale powiedzmy T-45D. Wygląda bardziej na taki szczelny. Choć są tam też. No to połączenie oczywiście od tego samego modelu wszystko by pasowało, nie? Może to by pozwalało chodzić pod nie, no ale dobra, co ja tam. You being from the outside, well, I guess you'd call it a personal matter, but, well, forget it. That must be nice, sharing yourself like that, not being embarrassed or anything. Well,
The thing is, there's this girl. Oh, you can't miss her. And she's the most beautiful woman who ever lived. You really talk to her for me? What if she feels the same way? What if she comes here like you did? What if she gets blown up? What if she doesn't like you? Oh, jeez. I better just let you handle it. I'm better with machines. They don't make my stomach queasy like this. Nie, w sumie bardziej, że nie tam, że dostaje dreszcze, tylko że nie ściska mi żołądka przy nich. Squeezy, to jest coś takiego chyba, nie? Ściskać coś takiego, podrażniać. A przeżołądek. Pewnie. No ja myślę. Dobra, ej, gdzie uciekasz? No. I just need some parts from a pressure cooker to create a hermetic seal for the rebreather. Właśnie. That's a brilliant idea. I can put that together right now. No. Here you go. A new rebreather. No, na razie stawię. Czy to czasem ci nie powinien chodzić jeden gościu? Który mógł coś powiedzmy tam sprzedawać? Jak mówiłem, że pierwszy raz go widziałem chyba, nie? No bo to nie ten układ. No, nawet fajne bydle, co nie? Co my tu mamy? Rzućmy okiem na zewnątrz. Czy my tam się przebijemy? No to nie będzie za łatwe. Bo tam są te dziadostwa małe. Od tej kryjówki będzie bliżej. Jeżeli się nie my, to będą tam te cholerstwa w postaci tych. No. No. Kazadorów. Tam coś już jest. No poczekajmy chwilę. 9. 10. Północ. Trochę niewyspany, no ale. 7 może być. Chociaż myślałem, że bardziej się. Serio? Szpon śmierci. Dobra, spróbujemy. Tylko czym? Trochę mało amunicji. Czy mamy jakąś snajperkę, cokolwiek tam desem? Tak, bida, co? Dobra, itemki. Ej, itemki. No. Co my tam mamy? P90. Nawet w dobrym stanie. Homemade, tylko amunicji za bardzo nie. Tu mamy do plasma rifle, zobaczenia 54, homemade, plasma rifle, spokojny moment, a termonie droga, to i mysz, międzyzdrzaka, obrażenia, mamy przyjaciel, no. Super Sledge Classic RKM Tup. Obrażenia całkiem zacne. Wałki. Obrażenia granatów. Opłata. Dobra. Serio? Nie jest aż tak ciemno, żeby ten. Dobra, co tam się znam. Dostał chyba. Przeładujmy sobie. Co ty robisz? Okej. Przydałby się opcja włączasz, wyłączasz ten termowizję, a nie tylko, że ona sama się włącza.
od tej godziny do tej godziny, bodajże to chyba o 7, czy coś w stylu działa. A jest która? No, do 8 w takim razie. No, już się włączyła, dobra. Ty paskudo. Dobra, chodźmy. Więźniem się bawić. Sara, między tym nie możesz przejść. To mnie trochę też w grach denerwuje, że nie ma opcji przez ten przejście między takim tym. To powinno być... Co ci znowu jest? Automatycznie być zrobione, że po prostu, nie wiem, postać nagle idzie bokiem. Coś naprawdę jak było w tym. W Lara Croft, to prawda, że postać... Coś się tam, bo ten taki skryptowy bardziej, no ale jednak postać tam wiadomo kucała, bokiem szła tam dalej. Paskudo. O, zatłukłem go. Ja myślałem, że dopiero go ledwo co zmiękczyłem, a tymczasem... Znaczy to jest jakiś młody. Dobra, co nie jadę. Marnową amunicję nie mam dużo. Co nie to odnieść wszystko i pozbierać, co się da. No ja nie chcę tego. Chociaż zwykłej amunicji mam sporo jeszcze. Ale weźmy sobie... pomaleńka. Tak. Pojedynka. A to gdzie? Pod czwórką? Nie. Pod piątką. Dobra. Co tam jest? Statko szponu śmierci. Co, jestem idiotą? Chyba tak. Rzucam się na nie. To się może skończyć chyba faktycznie tylko w jeden sposób, ale jestem ciekaw swoich możliwości z tym kłuczkiem do mięsa. Chociaż to są dorosłe chyba i to jest ich dużo. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć chyba, w tym jedną, dwa młode. Nie, no chyba nie jestem aż tak głupi. Nie, nie. Jakbym miał więcej amunicji, to mógłbym się bardziej tak rzucić na nie, ale nie w takim wypadku. Tu mam chyba jakiegoś tego, który będzie chciał to... Serio? Fucking killing me. Jest zasrańcu jeden. Dobrze, młody. No pa, oczywiście musiał mnie zatruć. Ty pier... No. To będzie chyba jeszcze więcej tych kadrów, coś widzę. To ja, potem jak te punkciki szaleją, to są kazadory. Nie ma kurwa innej opcji. Za co? Jak ja tych kazadorów nie cierpię. Dlaczego to sami wiecie? Diosa natrywają mi, trzeba się... Aha, są zatruty, tylko nawet nie za bardzo nawet nie wiem w jaki sposób. No. No. No, podlecisz tu? Ja do ciebie... A, tutaj idziesz. Dostaniesz. Młotkiem. No. Ja cię nauczę. Dobra, niech będzie tak. Na ziemię. Leżeć. Teraz może? Teraz? O, co ciekawe. Teraz nie opadają mi klatki dziwne przy tym, przy walce na watrze. Trochę... To jest dziwne.
młody kazador. I powiedzcie, że jeszcze ten, nie będę mógł tak zrobić. Ale dobra, czego byśmy potrzebowali? Przetrwanie na 70. Gdzie to jest? Handel. A medycyna? 30. Handel. No kij, jednak zrobimy to w ten sposób. Kurde. Dobra. Mamy 4. Mamy gdzieś 6? Nie. No bo tutaj wybuchowy, medycyna, naprawa. Nauki ścisłe, odwinienie zamków, retoryka. To może do... Taki do handlu, pokój mi do końca. Kontynuuj. O, dobrze. Mogę. Co to znowu wybrać? Są to... Chirurg ze strzelbą. Brzuch z ołowiu. Button Hunter. A, tam masz promienia, nie? Mogę ci dać ten właśnie w trybie schronienia insekty zmutowane. A weźmy sobie to. Sprawdzimy. Gdzie jest nasza brzerka? Przeszukajmy może najpierw. O, co chcesz zrobić? Ciekawe, ciekawe. A zróbmy tak jeszcze. To jest schadzony, jak rozumiem. Cokolwiek się zmienia? H2O to samo. Podnieś to. Co za bardzo mi nie dało, ani życia, ani nic. Cholera. O, teraz mogę przesunąć. Ani się... Chociaż jedzenie jakby mi opadło. No, podnieś to. No, wsadzimy na tamtych jegomościach. To dokładniej. Może spróbuję staranować innego. No, to tak, no jak żeby w innym miejscu, nie? Ty, kurde, zasłańcu. Ginie. Coś czuję, że mogę nawet prowadzić życiem. Więc może tak... Chemia... Opaska, to będą gdzieś... czy ajt, nie? Otrutka, o, też może być to. I teraz zjedzmy coś. Klawoliszka, nie. Kukurydza. W sumie. A i kwiaty dwaka. A, coś tam. Ludzkie mięso. Pokarm. Pokaleczy, dobra, zjedzmy. Mięso mrówki to nie, bo się obniża. Niesobotniaka zostawiamy dla naszego pana. Wtedy jego. Orzechy pini, owoc, kaktusa, posiedlenia sadka pustynna. To bardzo dobrze leczy, no i zostawmy tam stek skrętologa. Stek z psa, o. Zjedzmy. TV Diner. Pokarm z trochę tylko. Wieprzowina z fasolką. Trochę leczy nie będzie, wiórki na patyku. Żadnej wiórki nawet nie widziałem, chyba wszystkie wyłapali już dawno. Zmutowany grzyb jaskiniowy. Dobra, nie będzie świeże mięso wiórki. Powinno być w miarę dobrze. Na chwilę. No, gdzie jesteś? No, Kochasiu, chodź ty. Chodź. Będą bitki z Koldora.
Gdzie jest wiardzielarz? Ja się pytam. Byłem bitki z ciebie dzisiaj. Nie uciekaj. Bada się dobra. No. Jest. Tu są następne. A ja mam iść w tym kierunku. Więc właśnie, to idziemy tędy. Jeszcze może zobaczmy, co tam jest. Weźmy to podnieśmy i zobaczmy. Mamy dwa lodu. Zobaczmy, czy to spadnie. Spadło, spokojnie, głód. Także w sumie zawsze coś. Jakby co tam zawsze możecie też przydać. Ale chwilowo nie mam jakichś tam problemów z głodem. Czasami się zdarza faktycznie. To się bardzo może też przydać. No, stanie zaraz tym młotkiem. Oczywiście go już nie sięgnę. Jak to zasuwa? Tak mały cholerny odrzutowiec. No. Pierwszy. Miejmy go. Ach, między czołki. No. Litający kozodor, ale tylko po śmierci. W młodym nic, ale w tym będzie gruczoł. Niech jest. Zbadajmy to. Jakaś chatka. Tak, on kolejny pracowny przydat kogoś zawsze się przyda, prawda? Zobaczmy, co to jest. Chata, fałszerza, kapsli. To może jakiś złom będzie. A ty czujesz, że to będzie podobno mi pułapek tego typu rzeczy. Nie ten guzik. To. Młotek, spoko. Kuchenka, a w niej światełko kontrolne. To nie. Wiatrówkę weźmiemy i śród też. Kapitan Kosmos. Rakieta ogniowa fuzyjna. Spoko. Interesuje. Duża butelka. Też dobrze. Naboje magnum. Karabin na gryzonie. Patelnia. Szafka, w której nic nie ma. A tu rakieta. Ciekawie. Pusto, dobra. Automat, a w nim? Tak. Sensora pilla. Może być nie jakąś czerwoną. O, właśnie jest gwiazdką. Nuka cola. Tak jest. W sumie to też możemy wziąć. Wiecie po co? Doskonale. Mi to pasuje. Fałszywy kapsel. Żadnej wartości nie ma, no ale... Co tam? Klucz, moduł sensora, terpentyna. Bierzemy wszystko. Klucze, młotek. W środku pusto. Tylko tylko sobie brzdęka, tak ładnie. Sensa, pilla. Więcej. No, coś jest. I butelka po niej. Dobra, to dobrze. Ale tu nie ma w tym żadnego takiego. Teraz. Czy mógłbyś to podnieść? Dziękuję. Ogniwa fuzyjne, to spoko. Bardzo naboje, jakiety. Taśma, dzwon, spoko. Tego nie chcę, książek tam. Potrzebne 5 do oka. Spoko, naboje. O! Na 5 mm? Aż to się przyjrzę temu teraz. Snajperka. Ciekawe.
A, weźmiemy. O, powieść handlarzem mięsem. Spoko. Tutaj. Bierzemy. Uzbrojenie. Czy to jest? Tutaj będzie chyba... Jest. Czy mogę zmodyfikować to? Tak. Duży magazynek, luneta i... waga jakiejś lżejszej części. To na trochę może to... Czym to mogę? Arkanem, moim przyjacielem... złomem... tym naprawny. I złomem. Dobra. 16 obrażeń. Ciłkiem. Aaa, kojarzę to. To jest w tym, ta broń jest. To jest wyciszony. Aha. Ten taki... od... z beznazu. W tym jest. No. Musimy to o stalkerze. Ta broń występuje. Wow, pierwszy raz tą widzę. W sensie mam na myśli oczywiście tą rozgrywkę, co z wami prowadzę. Ciekawe. Prędzej tego nie widziałem. Dziwne. Oczywiście prędzej widziałem, ale w sumie też nic takiego jak ten krzyżyk. Widziałem tylko taki... tylko ten znak zapytania. Nie, wykrzyknik, przepraszam. To tam coś jak... pamiętacie to miejsce, gdzie kajdanierze przebywali? To właśnie tam. Pod tymi całymi... Potem się go przestawić na tryb pojedynczy. Gruczowe, dobra. Ale to jest... Ojej, złupiłem masz, że coś lezie do mnie. O, tu praktycznie prawie jesteśmy już. Ale raczej mnie w tym odcinku zostało 7 minut, chociaż spróbujemy podbiec i zrobić to jeszcze w tym odcinku jednak. Nie byłoby źle. Bo już praktycznie jesteśmy. Jeszcze tylko oznaczmy sobie to miejsce, że... O, właśnie. Już się zrobiło. Cholerne kardory. Powinienem trafić go raczej. O, i zaraz, widzicie, znowu jest tak cholernie mało klapek na sekundę. O, teraz myślę, że sobie poradzę jakoś. Dostaniesz tę głowę. Małe cholerstwa, ginąć. Na pochybę kazdorom. To jest moje bredne. Aha, koniec amunicji. Zobaczyłem się drugi razy. No. Zjedzmy sobie. Przydałby się jednak chyba leczyć chemię. Ej, otrutka. Dobra, usunięto. Teraz tylko food. Żarcie, żarcie. Posiłek z bielunia. Znaczy tęczenie. Wiewiórka. Stek skrętoroga. A, może być jeden. Świeże mięso z wiewiórki. Ziemniaczek. Niech też będzie. Marchew. Sałatkę zostawmy. Orzechy pini. Niech będą. Nasienia dyni. Też. Agawy. Spoko. Mutowoc. To musimy trochę podbierać tego. Kaktusa. Wytrzymałość zmniejsza. Dobra.
5 minut mam blisko. Może zdąży. A jeszcze musimy założyć ten ogólnie. Wygląd. Oddycharka, oddycharka. Jest. Maskę chirurga to teraz ściągniemy, ale oddycharkę założymy. To się liczy. Tym sposobem nie będziemy musieli. Tam jest ten wyciągarka nawet. Zobaczcie za chwilę. Chlup. Ten głupi dziób. Widzicie? Tlen nam wcale nie pada. Jeszcze w tym, powiedzmy, to jest jakiś tych. Ten pancerz oczywiście jest głównie zrobiony z różnego rodzaju. No. Tworzyw sztucznych. Tak więc. Oczywiście, że tak. Złożony właśnie tworzy sztuczny, więc jest dość lekki, może mieć jeszcze jakąś swoją tam wyporność. A wszystkie, co tu miałem szczepić. Tak. Czyli nawet w tym odcinku się wyrobimy. Nie wychodziłem tam. Właśnie złożony właśnie tych jest zrobiony, więc jakiś tam powinien mieć tam swoją właśnie nośność. Być może. Nawet sam może powinien pływać, ale już taki ten metalowy, no to powinniśmy odnośnie iść na dno. O, właśnie, to jest w Towards, coś takiego właśnie. Serio? Nie, myślałem, że mina, jeju, drogi. Chociaż mam chyba to. Chociaż nie, wolę wybrać ręcznie, bo ten sam się teleportuje za chwilę jeszcze. Uzbrojenie. Super Sledge, Classic. To nie. Teleport. To nie. Co to jest? Chwilę to się patrzę bardziej na obrazek niż ten. Powinniście. O! Detonator. Kabum? Kabum! No. Bliska. I tym pięknym. Nie wiem, aż mi słowa zabrakło. Pięknym sposobem, uczynkiem kończymy ten odcinek, ludziska. Oczywiście dziękuję wam za obejrzenie, tak jak zwykle zresztą. I zapraszam na kolejne części, zagrajmy różnych tego typu gier. Trzymajcie się!